Marsz Pamięci i Modlitwy, zorganizowany po raz 20 przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego w rocznicę pogromu kieleckiego, rozpoczął się przed pomnikiem Menora przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Wzięły w nim udział władze samorządowe z prezydentem Bogdanem Wentą, mieszkańcy Kielc oraz goście z USA i Izraela, wśród nich przedstawiciel ambasady Izraela w Polsce. Pamięć o tym to jest ten pierwszy, najważniejszy nasz wspólny obowiązek. Drugim oczywiście historia, czy tak jak seminarium naukowe mówiące o tej przestrzeni czy relacji, ma nas uczyć. A trzecim to wspólna edukacja, która ma zbudować właśnie ten pomysł. Shemalot imakem preticha Adonai Adonai shema vekoli Przeszliśmy bardzo długą drogę, ale jeszcze jest długa droga przed nami, bo stajemy wobec społeczeństw i tego społeczeństwa coraz bardziej podzielonych. Nasze słowa mogą zapalać ludzi do dobrego życia i do przyjaźni, ale niestety nasze słowa mogą również podpalać świat. A podpalać to znaczy niszczyć. Uczestnicy marszu przeszli następnie pod kamienicę przy ulicy Planty 7, gdzie uroczystości poprowadziła kielecka młodzież. Obchody 73. rocznicy pogromu kieleckiego zakończyły się na cmentarzu żydowskim w Kielcach, gdzie odmówiono modlitwę za ofiary tragicznych wydarzeń z 4 lipca 1946 roku.